Najważniejszy dla użytkownika jest pierwszy kontakt z naszą aplikacją bądź interfejsem. Pozostaje teraz pytanie, czym właściwie jest pierwszy kontakt. Wiemy, że robi on najważniejsze wrażenie. Ale kiedy on następuje? Co użytkownik widzi jako pierwsze? Możliwe są de facto trzy sytuacje. Pierwszą z nich jest bezpośrednie tworzenie aplikacji bądź strony internetowej. Wtedy użytkownik widzi jako pierwszą stronę główną. Drugą możliwą sytuacją jest, kiedy użytkownik widzi jako pierwszą reklamę naszej usługi bądź serwisu w zewnętrznym miejscu. Dlatego też projektowanie reklam również jest istotnym elementem projektowania użyteczności. Ostatnią sytuacją są tak zwane landing pages. Landing pages, czyli strony lądowania. Strony, na których użytkownik ląduje po kliknięciu w reklamę. Kontynuują one z reguły myśl przewodnią reklamy, kierując na stronę głównego produktu, który jest reklamowany i zachęcając użytkownika do zapoznania się z dalszą ofertą. Wszystkie te trzy przypadki omówimy za chwilę. Strona główna to kluczowy element aplikacji bądź strony internetowej. Jako pierwszy ekran, który użytkownik widzi, musi zachęcić do odwiedzenia kolejnych podstron bądź kolejnych ekranów. Dlatego też ważna jest prostota. Im mniej informacji prezentujemy na stronie głównej, tym czytelniejsza ona będzie się wydawać i będzie zachęcała do odwiedzenia kolejnych elementów witryny. Ważne jest pokazanie, co jest istotnego w naszej stronie, czyli nazwa firmy, nazwa produktu, nazwa aplikacji. Wyszczególnienie na szybko i w sposób bardzo czytelny, jakie są cele naszego produktu bądź strony internetowej. Jeżeli użytkownik szybko dowie się, co może zrobić, wchodząc na naszą stronę, dużo chętniej przejdzie do kolejnych podstron. Aby mógł do kolejnych podstron przejść, konieczna jest łatwa i czytelna nawigacja. Ona musi być wyjątkowo wyszczególniona na stronie głównej, tak, by było łatwe dotarcie do kolejnych elementów serwisu. Dlatego też istotne jest umieszczenie wyszukiwarki. Wyszukiwarka może być dobrym dodatkiem do strony głównej, ponieważ ułatwia znalezienie każdej możliwej treści. Na stronę główną użytkownik wchodzi często w poszukiwaniu informacji. Dlatego też, jeżeli pewne informacje są dla nas wyjątkowo ważne, mimo ograniczenia, o którym mówiłem, czyli prostoty strony głównej, warto taką informację zaprezentować od razu po wejściu na taką stronę. Przy projektowaniu użyteczności interfejsów często następuje kolizja między interesami nas, projektantów, którzy chcemy, aby interfejs był wygodny, czytelny i łatwy w użyciu, a partnerów biznesowych, którzy oczekują kapitalizacji produktu. W tym momencie wchodzą w grę reklamy. Reklamy, które często pojawiają się na stronach jako element pozwalający tymże stronom zarabiać. Nie możemy jednak z reklamami przesadzić. Użytkownicy reklam nie lubią. Zbyt wiele reklam może spowodować, że strona nie będzie chętnie odwiedzana. Badania pokazały, że najlepiej ograniczyć ilość reklam do maksymalnie 3, ewentualnie w ostateczności 4 na jednej stronie. Dlaczego? Ponieważ zbyt wiele reklam potrafi przykrywać znaczenie istotnej treści. Użytkownik wchodząc na stronę będzie widział głównie reklamy, a nie to, co faktycznie próbujemy mu zaoferować, czyli treść. Bardzo ważne jest, by ilość reklam nie była zbyt duża na stronie głównej. Strona główna jako wizytówka aplikacji, produktu jest z reguły najważniejszym elementem dla klienta i stanowi dla niego pierwszy kontakt. Przeładowanie strony głównej reklamami z reguły daje odmienny skutek. Wydawałoby się, że umieszczenie dużej ilości reklam na stronie głównej jest sukcesem, ponieważ użytkownik najczęściej wchodzi na stronę główną, czyli zobaczy najwięcej reklam. Umieszczenie jednak dużej ilości reklam na stronie głównej z reguły zniechęca użytkownika, prowadząc do mniejszych zysków i mniejszej użyteczności interfejsu. Bardzo ciekawą metodą poszerzenia reklam oraz tego, jaki wywierają wpływ na interfejs użytkownika, jest zastosowanie tzw. landing pages. Landing pages są to strony, które pojawiają się w ramach naszej witryny bądź aplikacji w momencie, gdy przejdziemy do niej z innego źródła po kliknięciu w reklamę. Jeżeli na przykład sprzedajemy telefony komórkowe i reklamujemy konkretny model w promocji na innych stronach, kliknięcie w taki baner reklamowy i przejście do naszej strony powinno w tym momencie wyświetlić stronę tego konkretnego produktu, a nie stronę główną. Jednakże warto zauważyć, że jeżeli dodatkowo wzbogacimy stronę produktu o informacje dla użytkownika, który kliknął w reklamę, z podziękowaniem, że to zrobił,
z łatwo wyszczególnionymi metodami skorzystania z promocji oraz cechami produktu zdobędziemy jego większe zainteresowanie. Dlaczego? Dlatego, że użytkownik, skoro już kliknął w reklamę, jest już zaangażowany w bycie na naszej stronie. W tym momencie szczególnie ważne dla nas powinno być szybkie i bardzo klarowne przedstawienie mu informacji, których szuka. Użytkownik, jeżeli już zdecydował się w reklamę kliknąć, nie będzie chciał przeszukiwać naszej strony pod kątem informacji, którym jest zainteresowany. Im łatwiej, im bardziej elegancki sposób przedstawimy mu je właśnie na landing page, tym mamy większą szansę, że klient zdecyduje się na zakup oferowanego produktu. Wszystkie te informacje, czyli strona główna, landing page oraz ułożenie reklam, mają kluczowe znaczenie do tego, jak postrzegana będzie nasza aplikacja bądź witryna internetowa. W tym momencie udaje się zapewnić elegancki, bezproblemowy i klarowny kontakt z użytkownikiem już od pierwszego momentu, dzięki czemu wywieramy dobre wrażenie. A dobre wrażenie jest podstawą kontaktu między klientem a firmą, dzięki któremu klient może polecić nasze usługi, naszą stronę, naszą aplikację swoim znajomym, zwiększając dla nas sprzedaż.